Błagam o dobre wieści. Prosiłam brata, żeby mówił z królem, ale król podobno dziś tak zajęty, że nie ma ani chwili. Spytku? Czyli nie rozmawiałeś z królem? Rozmówię się z nim w sprawie Elżbiety jutro, pani. Kazałam cię wezwać, ponieważ zostaniesz puszczony wolno. Najwyższa pora, najjaśniejsza pani. Więziono mnie przecież w lochu jak zbira. Nie więziono, a zatrzymano. Byłeś równie wolny, jak wolna jest młodziutka Elżbieta. Pojedziesz do pana Czambora i przekażesz wiadomość. Żadnego majątku nie dostanie. Wedle prawa majątek panny Pileckiej należy już do mojego pana. Podobnie jak sama panna Pilecka. Wedle jakiego prawa, przypomnij? Jeśli mu życie miłe, pan Czambor zwróci Elżbietę w zdrowiu i urodzie. Inaczej będzie miał do czynienia ze mną. A teraz ruszaj, nie chcę na ciebie dłużej patrzeć.